Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno tych, którzy stoją przede mną, jak i tych, którzy stoją z tyłu. Mam okazję i wielką przyjemność powitać tutaj na ziemi bialskiej w gminie Wisznice, w grupie producenckiej, która powstała jako jedna z pierwszych grup owocowych w Polsce, Sad Polu, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, również Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo serdecznie witam Cię, prezesie. W imieniu wszystkich nas tutaj zgromadzonych, w imieniu rolników, w imieniu swoim własnym. Szanowni Państwo, witam serdecznie również prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zarządu Wojewódzkiego, tu jestem. Krzysztofa Hetmana. Witam serdecznie. Jesteśmy na gościnnej ziemi bialskiej, więc w sposób szczególny chcę powitać starostę powiatu bialskiego, pana Mariusza Filipiuka. Wspólnie z radnymi powiatu bialskiego witam wszystkich kandydatów Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam lidera naszej listy, wójta gminy Biłgoraj Wiesława Różyńskiego. W sposób szczególny witam Piotra Mackiewicza, który jest kandydatem również tej listy, a pochodzi z mojego najbliższego miasta, ukochanego Radzynia Podlaskiego. Super. Jestem. Witam serdecznie Arkadiusza Maksymiuka, przedstawiciela również powiatu bialskiego, który pomaga mnie i wspomaga w tej kampanii wyborczej. Witam w sposób najbardziej szczególny przedstawiciela Braci Rolniczej, przedstawiciela w tej kampanii rolnictwa powiatu bialskiego północnej Lubelszczyzny, Marka Sulimy, kandydata do Senatu. Drodzy Państwo, ta sadzonka jest nieprzypadkowa. Ta sadzonka oczywiście najbardziej kojarzy się z moim nazwiskiem, Sławomirem Sosnowskim. Jest to sadzonka sosna od Sosnowskiego, ale jest to również symbol. Jest to symbol, który wyraża mój sprzeciw przeciwko prywatyzacji lasów. Zawsze będę stał po tym, żeby ten skarb narodowy był i dobro narodowe, jakim są lasy państwowe, były w rękach rządu. Mam nadzieję, że zmienionego rządu po 15 października. Jestem również przeciwko sprzedaży nieprzetworzonego drzewa z naszego kraju, wywozowi drzewa nieprzetworzonego. Zawsze powinniśmy się starać, jest to biogospodarka. W biogospodarce pracuje w województwie lubelskim 75% ludzi. To jest surowiec dla naszego przemysłu, dla naszego drobnej i średniej przedsiębiorczości. Tak bym powiedział. Drodzy Państwo, a oprócz tego myślę, że ta sadzonka będzie również symbolizowała zmianę. Będzie rosła razem z tego, jak będziemy rośli my wszyscy. Nasz kraj, nasza gospodarka i będą również rozwijali się ci, którzy do wyborów przyjdą po raz pierwszy w tym roku. Drodzy Państwo, nie czas i nie pora, żebym ja tutaj występował dzisiaj przed Państwem, bo dzisiaj mamy gościa specjalnego, na którego czekaliśmy od początku kampanii wyborczej, nie tylko Władku. Dlatego zapraszam Cię do mikrofonu. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, po pierwsze chciałbym tutaj spotkaniu z sadownikami, z tymi, którzy ciężko doświadczeni byli przez ostatnie lata, bardzo serdecznie podziękować wszystkim polskim rolnikom i sadownikom za to, że gospodarujecie, za to, że uprawiacie ziemię, za to, że sadzicie, za to, że macie tą siłę i moc pracy często w najtrudniejszych warunkach, często pomimo jakiejkolwiek opłacalności, ale jesteście gwarantem jednego z podstawowych spraw, podstawowych rzeczy polskiej rzeczywistości, w rzeczywistości każdego państwa i narodu, bezpieczeństwa żywnościowego. Bez polskich rolników, bez polskich sadowników, bez tych wszystkich, którzy dbają o polską ziemię, o hodowlę, nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. I to mówię jako konsument, mówię to jako ten, który jest reprezentantem jedynej formacji politycznej zakorzenionej na polskiej wsi i startującej w tych wyborach. Jedyną formacją, która startuje w tych wyborach, jest zakorzeniona na polskiej wsi, wywodzi się z polskiej wsi, z kultury agraryzmu jest Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach koalicji Trzecia Droga. Nie ma innych, inni abdykowali, poszli drogą na skróty, nie są dzisiaj tak ważnym podmiotem jak jedyny reprezentant polskiej wsi, którym jest, było i będzie
Polskie Stronnictwo Ludowe. Jesteśmy z tego dumni i czujemy to zobowiązanie. Czujemy, że ten wiatr zmian wieje i to zobowiązanie za chwilę może być jeszcze większe, bo przełoży się na realizację określonych działań. A polska wieś dzisiaj potrzebuje zmiany. Potrzebuje dobrego gospodarza, a nie dyletantów, którzy porzucili, oszukali, wyzyskali i dzisiaj ich nie ma. Nie można znaleźć odpowiedzi na pytania, które jutro będę zadawał w okolicach Przysuchy, na spotkaniu w Zagłębiu Paprykowym. Niedaleko pewnie tego miejsca, gdzie później spotka się pan prezes Kaczyński, ale ja się spotkam z rolnikami, on się spotka z aktywem partyjnym, jak to mają w zwyczaju, to jest ta różnica, tak jak tutaj. Dzisiaj w spotkaniu z sadownikami możemy o tych sprawach najważniejszych porozmawiać. Trzeba te pytania zadać i trzeba szukać na nie odpowiedzi, ale trzeba mieć program i wiedzieć, co należy zrobić. Jesteśmy w grupie sadowniczej, jednej z niewielu w grupie producenckiej, która pozostała. Jednej z pierwszych, ale jednej z niewielu, która pozostała. Bo po przejęciu rządów, rząd PiSu wystosował atak na grupy producenckie. Zamiast pomóc im, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości wyjaśnić, to wysyłał policję o 6 rano. Taka była polityka wobec polskich rolników, taka była polityka wobec sadowników, taka niestety jest dzisiaj nadal rzeczywistość. Trzeba bronić tych, którzy chcą pracować na polskiej wsi. Trzeba zachować gospodarski charakter polskiej wsi. Ona nie może być tylko sypialnią dla miasta, musi mieć swój gospodarski charakter. Mamy kilka spraw, które trzeba jasno i wyraźnie postawić i wyjaśnić. Od początku byliśmy przeciwko niekontrolowanemu napływowi zboża i innych produktów rolno-spożywczych, owoców miękkich, które doświadczyły też województwo lubelskie, okolice Kraśnika, szczególnie Zagłębie Malinowe, ale również owoców twardych. Teraz jest ich zbiór, teraz jest zbiór jabłek, jest zbiór gruszek. Trzeba ten niekontrolowany napływ zatrzymać. I nie wystarczy wprowadzić embarga na 4-5 produktów, tak jak jest teraz. Trzeba wprowadzić system kaucyjny. To jest nasza pierwsza obietnica. System kaucyjny na wszystkie produkty rolno-spożywcze, których jakości i pochodzenia nie znamy. Nie będziemy w stanie konkurować z rolnictwem ukraińskim, bo tam największe gospodarstwo ma 500 tysięcy hektarów. To jest taki obszar, jakbyśmy całe polskie Tatry wzięli. Największe gospodarstwo w Polsce ma 12,5 tysiąca hektarów. I ciężko go szukać, bo to jest jedno w północnej części naszej ojczyzny. Nie będziemy w stanie konkurować, jeżeli nie będą tam spełniane normy jakości produkcji. Żeby wyprodukować jakikolwiek produkt spożywczy w Polsce, jakąkolwiek uprawę, spełniamy bardzo restrykcyjne normy produkcji związane z byciem w Unii Europejskiej. Na Ukrainie jest wolna amerykanka, dlatego od początku mówimy. To zboże, które jest na Ukrainie, powinno trafić do Afryki. Tam ono jest bardzo potrzebne. Zatrzymamy tą falę migracji, zatrzymamy ten głód, który tam jest. Unia Europejska powinna dokonać skupu interwencyjnego. A my wprowadźmy system kaucyjny. Kaucja 1000 zł na tonę zboża, na tonę jabłek uniemożliwia sprzedaż tego w Polsce, bo ona jest po prostu nieopłacalna. Po prostu wtedy to się nie opłaca. Tak trzeba zrobić, tak trzeba postępować i to nie jest przeciwko komuś. Bo 10 największych gospodarstw na Ukrainie, 9 z nich nie jest zarządzane przez majątek ukraiński. To wszystko są wielkie konsorcja. Tam nie ma rolnictwa indywidualnego, jak my go rozumiemy. Chciałem to wytłumaczyć, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to nie jest działanie przeciwko jakiemukolwiek człowiekowi, który potrzebuje pomocy. To jest działanie w interesie tych ludzi, z którymi dzisiaj tutaj stoję, żeby mogli przetrwać, żeby mogli gospodarować, żeby mogli swoje gospodarstwa utrzymać. Brawo. Bo jak tego nie będzie, to nie ma bezpieczeństwa żywnościowego Polski. To nie jest działanie przeciwko jakiemukolwiek narodowi i państwu, to jest działanie w interesie swojego narodu, a do tego jesteśmy zobowiązani. W interesie naszego państwa, w interesie ukochanej ojczyzny. To jest nasze zobowiązanie. Dlaczego ci rolnicy, sadownicy mają dzisiaj tak trudno? Bo cena produkcji, cena wytworzenia jest dużo, dużo wyższa niż później cena sprzedaży. Koszty produkcji przewyższają cenę sprzedaży. To jest niedopuszczalne. To jest kompletnie nieopłacalne w wielu miejscach. Oni z zaciśniętymi zębami utrzymują swoje gospodarstwa, bo nie chcą porzucić swojej ojcowizny. Bo to jest wartość, która jest często największa. Ten teren, ziemia bialska, radzyńska, parczeska, bardzo mocno doświadczony przez ASF. Upadło tysiące gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Trzeba będzie je odtworzyć. Mamy najniższe pogłowie trzody chlewnej od 70 lat. Poniżej 10 milionów sztuk mieliśmy 20 milionów sztuk. Jak my chcemy funkcjonować? Jak dzisiaj kupujecie w sklepie polską wędlinę, tak zwaną polską wędlinę, to ona często nie jest produkowana z polskiej wieprzowiny. Jest
przerobiona w Polsce, ale nie wytwarzana z polskiego produktu. Trzeba to zmienić. Cena mleka. Złoty 20, złoty 30, 15. W 2015 roku, jak odchodziliśmy od rządu i spadła poniżej 2 zł, to były wielkie protesty. Rozmawiam z rolnikami w Złotowie, w północnej Wielkopolsce, producentami mleka. Pytam się, to nie będzie, nie protestujecie, jak macie taką niską cenę mleka? Nie jesteście na to wściekli? My, oni mówią, mamy dość, my już nie mamy siły protestować. My protestowaliśmy przez tyle lat i ta cena jest poniżej kosztów produkcji. I bardzo ważna obietnica Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli to wprowadzić jak najszybciej. To, co się udało w Hiszpanii, o tym mówił nasz europoseł w parlamencie Krzysztof Hetman. Od 2022 roku w Hiszpanii, w ramach Unii Europejskiej, istnieją ceny minimalne. Czyli nie możesz sprzedać produktu poniżej kosztów jego wytworzenia. Bo po prostu to jest niegodne, to jest złe traktowanie i producenta, i konsumenta. Bo to jest niszczące traktowanie polskiego rolnictwa. Hiszpanie to zrozumieli. Musimy wprowadzić ceny, które gwarantują przynajmniej możliwość wytworzenia tego produktu, te ceny minimalne. I tu jest rola państwa, żeby o to zadbać, czasem wspomóc. To nie jest ręczne sterowanie gospodarką, to jest ratunek dla polskiej gospodarki. To tak jak dobrowolny ZUS jest ratunkiem dla małego przedsiębiorcy, który w czasach trudnych nie jest w stanie się utrzymać i zapłacić składek, to państwo mu ulży. I może w taki sposób trzeba pomóc polskim rolnikom. Co jest jeszcze kolejnym problemem? Dla tej grupy producenckiej, dla innych, dla tych, które też upadły. Brak udziału w przetwórstwie i w handlu. Brak udziału w przetwórstwie i handlu. Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie ma udziału w przetwórstwie i handlu. Tylko mleczarnie spółdzielcze utrzymały udział rolnika w przetwórstwie i w handlu. W sprawach innych produktów rolno-spożywczych jest dużo gorzej. Musi być udział w produkcji i w handlu, w przetwórstwie i w handlu. To jest gwarancja normalności. Grupa producencka, która tutaj jest, też widzi różne spory na linii rolnik indywidualny, a grupa producencka. Różnego rodzaju wsparcie nie jest przyznawane dla grup producenckich, a oni przecież zrzeszają się, współpracują. Oni powinni być nagradzani, oni powinni być wspierani. Nie ma promocji polskiej żywności. Przehandlowali nasze bezpieczeństwo na bazarach w Azji i w Afryce, a nie sprzedawali tam polskiej najlepszej żywności. Musi być promocja polskiej żywności. Musimy otworzyć dyplomację gospodarczą. I w żadnej sprawie nie może być ograniczenia produkcji rolnej i hodowli w Polsce. To, co proponuje komisarz Wojciechowski, który się kompletnie nie sprawdził, nie wprowadził korytarzy transportowych, nie wyznaczył portu do sprzedaży, nie był w stanie przegłosować w Komisji Europejskiej blokady dla produktów, które zalewają Europę z Ukrainy, zalewają Polskę. Nie był w stanie tego osiągnąć, nie ma żadnych sukcesów. Musimy jasno i wyraźnie powiedzieć o tym, żeby zrobić cokolwiek do przodu w polskim rolnictwie, to trzeba zwiększać produkcję, a nie ją zmniejszać. Obniżanie produkcji, uzależnianie się od Ameryki Południowej, od Afryki jest drogą donikąd, jest drogą do wysokich cen żywności i to mówimy w imieniu konsumentów. Dzisiaj bycie reprezentantem, formacją, która wywodzi się z polskiej wsi, stoi murem za polskim rolnikiem, jest też działaniem, może przede wszystkim jest nawet działaniem w imieniu polskiego konsumenta. Polacy kochają polską zdrową żywność, uwielbiają nasze tradycyjne produkty, chcą mieć zbadany i jakościowy produkt. I to musi być wytwarzane w różnych rodzajach gospodarstw. I w dużych gospodarstwach towarowych, i w małych, rodzinnych gospodarstwach. Dlatego proponujemy regionalizację programu rozwoju obszarów wiejskich. Bo inne jest rolnictwo na Lubelszczyźnie, inne jest rolnictwo w Małopolsce, a jeszcze inne jest na zachodniopomorskim czy w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma dzisiaj jednego systemu, który by objął wsparciem wspólnej polityki rolnej te wszystkie gospodarstwa. Innego potrzebuje ten, który ma sad, a innego ten, który ma setki hektarów, gdzie uprawia zboże. Innego potrzebuje hodowca i to musi być nie odgórnie narzucone gdzieś centralnie z Warszawy. To regiony powinny o tym decydować. Polityka rolna musi zejść na poziom regionalny. Wszystkie programy rolne muszą być charakterystyczne dla danego regionu, dla danego środowiska, dla danej tradycji też produkcyjnej. Trzeba wspierać też to, co jest otoczeniem rolnictwa, agroturystykę, rolnictwo ekologiczne, dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, którą wprowadzaliśmy w 2015 roku. Tych pomysłów na to, żeby polska wieś była bezpieczna, polska wieś mogła funkcjonować, jest bardzo wiele. Ostatni, który chcę przedstawić, to jest program aktywnego rolnika. To jest pomysł, który też bierze się z Unii Europejskiej i docenienie tych aktywnych rolników, którzy gospodarują, którzy pracują.
i zachowanie uprawnień dla tych, którzy gospodarstwa mają o takim charakterze społecznym, o charakterze utrzymania kultury agralnej, czyli mają gospodarstwa, ale są dwuzawodowcami. I głównym ich miejscem pracy nie jest praca w gospodarstwie, ale na przykład prowadzenie swojej firmy, czy jakakolwiek inna działalność, praca gdziekolwiek indziej. Im trzeba wszystkie te zasady, które dzisiaj obowiązują, choćby bytność i możliwość zabezpieczenia społecznego, oczywiście pozostawić. Ale trzeba docenić aktywnych ludzi, którzy zainwestowali w swoje gospodarstwa. Dzisiaj jaki jest największy problem? Spłata kredytu na zaciągniętą inwestycję w gospodarstwie rolnym. Bo tu nie ma wakacji kredytowych, nie ma ulgi kredytowej, a stopy procentowe pomimo obniżki, nieodczuwalnej na razie dla kredytobiorców, są bardzo wysokie. I docisnęły w tym ostatnim czasie tych wszystkich, którzy uprawiają. Będziemy się wstawiać za grupami producenckimi, będziemy rozwijać grupy producenckie, będziemy promować jednoczenie się rolników i tworzenie wspólnoty. I będziemy stawiać na aktywnych rolników, na tych, którzy gospodarują, którzy utrzymują w kulturze rolnej ziemię, pracują i dają chleb. Dają chleb dla swojej rodziny i dają nam najlepszą pszenicę na chleb, który codziennie jemy. Moi drodzy, na naszej liście są właśnie ci, którzy o to zawalczą. Przywitał nas wieloletni marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. On tutaj startuje, jest gospodarzem tej ziemi, zna to dobrze. Sam jest rolnikiem, hodowcą od wielu, wielu lat, zawsze walczącym o te sprawy. Liderem tej listy jest Wiesław Różyński, generał Różański. Po drugiej stronie tu jest Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj, dbający o tą kulturę, tradycję, o to wszystko, co się z tym wiąże. Jest wreszcie nasz kandydat na senatora Marek Sulima. Związkowiec, uczestnik protestów, organizator protestów, walczący o pozycję i o godność polskiego rolnika, gospodarza, mieszkańca wsi, bo to szerzej trzeba dzisiaj podnieść. Walczący o to w bardzo taki odważny sposób, często upokarzany potem przez to i mający przez to różnego rodzaju przytyki, ale niezrażony, bo wie o jaką sprawę walczy. Wie, w jakiej sprawie idzie. Ma ogromną szansę wygrać tutaj wybory do Senatu. Jest do tego zdeterminowany. Tu jest bardzo dobra drużyna. Jest kolega Maksymiuk, są inni, którzy kandydują. Bardzo proszę o wsparcie tej listy. Są z nami dzisiaj na tej konferencji oprócz rolników, sadowników, również leśnicy. I to, co Sławomir Sosnowski mówił przed chwilą o wsparciu lasów, o wsparciu polityki, polityka polska względem tego, co się dzieje dzisiaj, wykorzystywania lasów państwowych, upolitycznienia lasów państwowych, upartyjnienia lasów państwowych. Tam jest wiele bardzo przyzwoitych osób, które do dzisiaj pracują, są upokarzane i uciemiężone. Dzisiaj ta sprzedaż nieprzetworzonego drewna jest wstydem, jest marnotrawstwem, jest taką polską marnotrawną w pigułce. Nie wolno sprzedawać nieprzetworzonego drewna, nie wolno tego wywozić gdzieś do dalekich krajów, nie wolno tak robić. To jest majątek narodowy, to jest nasz wspólny majątek. A żeby udowodnić nasze intencje, opowiem o sytuacji, która miała miejsce nie tak dawno. Kilka miesięcy temu skierowałem list do wszystkich klubów parlamentarnych, żeby lasy państwowe wpisać do konstytucji. Skierowałem ten list też do partii rządzącej, bo tylko przy jej udziale można byłoby to zrobić. Nie było odpowiedzi na ten wniosek, nie ma odpowiedzi na ten zapis. My wpiszemy ochronę lasów państwowych do konstytucji. To jest nasze zobowiązanie od dawna. Wierzę, że wreszcie to się uda. W żaden sposób nie może być ograniczony dostęp do lasów i nie może być prowadzona w żaden sposób rabunkowa wycinka i ta rabunkowa sprzedaż, która ma dzisiaj miejsce, nieprzetworzonego drewna. To jest nasze zobowiązanie. Musimy bronić polskich lasów dostępności dla wszystkich, bo to jest majątek narodowy. Nie jakiegokolwiek rządu, nie jakiejkolwiek partii politycznej, tylko nas wszystkich. I trzeba uwolnić od tego partyjnego buta leśników, którzy zostali nim przytłoczeni. I to jest dla nas zadanie. Lasy państwowe to jest symbol wielkiej historii, dorobku, tradycji i kultury. I skarb. I skarb narodowy. Nie może być upartyjniony, nie może być upolityczniony. I nie może być wykorzystywany i w żaden sposób nie może być sprywatyzowany. W żaden sposób nie może być sprywatyzowany. Szanowni Państwo, proszę o poparcie, bo tu są ludzie, którzy zasługują na to. Są aktywni, wiedzą o co walczą. Tu idziemy naprawdę do tych wszystkich, którzy są jeszcze nieprzekonani, którzy się zastanawiają. I bardzo prosto można na to pytanie odpowiedzieć, bo ten wybór się na końcu będzie sprowadzał do
określonej decyzji. I albo jest trzecia kadencja PiSu, albo trzecia droga. To jest prosty wybór. Wierzę, że wybierzecie trzecią drogę. Szanowni Państwo, ja chcę tylko do tego dodać jeszcze, zanim zaproszę pana Marka Sulimę do mikrofonu, chcę się odnieść do dzisiejszego wystąpienia pana ministra Telusa w programie dla rolników, który mówił o tych 50 milionach dla rolników za niezapłacone faktury z nakazem sądowym. Grup producenckich tam nie ma. To tylko dla to jest działanie oczywiście korzystne dla tych, którzy nie otrzymali zapłaty rolników, ale wyklucza rolników zrzeszonych. Nie można w ten sposób niszczyć grup producenckich. I następna sprawa, nie zająknął się, mówił dużo o hodowli trzody, ale nie widzę hodowców tutaj, dlatego to mówię, ale nie zająknął się, że trzeba znowelizować przepisy do walki z ASF. Niszczymy te gospodarstwa, które przetrwały, których nie zniszczył wirus, teraz niszczone są poprzez przepisy, poprzez zbyt długie utrzymywanie obowiązywania zakazów w poszczególnych strefach. Są rolnicy, którzy tracą po 150 tysięcy na tych zakazach. Do niczego to dobrego nie prowadzi. Marku, poddaję ci głos. Dla senatora. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować tutaj prezesowi naszemu Władkowi Kamyszowi, że zechciał przyjechać i wesprzeć nasze sprawy. Ale te sprawy trzeba wreszcie, chciałbym wygłosić taki prawdziwy manifest do Polski, do polskiej wsi, do 40% mieszkańców tej wsi, bo taka jest nas liczba. Drodzy Państwo, wytyka nam się wiele historycznych spraw. Rządzę od 8 lat, a mówię ciągle o latach poprzednich, wytykając. Więc zacznę od tego. Jako chłop i rolnik w takiej prostej mowie. Zasiely, nienawiść, niekompetencje i złodziejstwo. Co z tego można było przez 8 lat zebrać? No to właśnie mamy. To, co zrobili poszczególni ministrowie, a było ich 4. I to Polska musi usłyszeć dzisiaj i o tym trzeba cały czas mówić. 4 wyrobników, bo tak ich nazwie, a nie ludzi, którzy powinni służyć naszej ojczyźnie. Schowali się za plecy Jarosława i zaczęli rządzić Polską wsio. Pan Jurgiel, minister, tak zwany śpioch przez nas związkowców nazywany, często przysypiał sobie w kuluarach na Sejmie. Myślę, że tu posłowie często go widzieli. Co zrobił? Przychodząc jako minister, nasz teren, 1400 hektarów ziemi, 400 krów, 200 koni. Mówię o Janowie Podlaskim. Do czego doprowadził, sami widzimy. 8 prezesów, dotacje 7, 2 razy milionowe, gdzie przejmując tę stadninę, kiedy przejmowali w rządach, miała 3 miliony zysku. Dalsze jego kroki. ASF. Bo przejął, pamiętajmy, że jak PSL rządził, były tylko 4 przypadki i żadnych wybijania świń. W naszym terenie spacyfikowano, bo tak rolnicy to nazywali, i wybito 1000 świń. Nie zapłacono 1000 odszkodowań. Dzięki prezesowi i jego wstawiennictwu, jeden z młodych rolników, który nie zbankrutował dzięki temu, zostały mu wypłacone pieniądze, wtedy była kampania samorządowa. Dziękuję ci do tej pory, prezesie, i od tej rodziny bardzo mocno wielkie podziękowanie. Doprowadził do tragedii polskiej wsi, za to dziwię się Białostoczyźnie, kochanym ludziom, bardzo ich uwielbiam, bardzo lubię tam przebywać. Daliście mu za to mandat niestety w Brukseli. Niesprawiedliwie zrobiliście to, nie należało się mu nic. Odszedł w niesławie. Przejął to, skądinąd wydawało się, człowiek, który był wielokrotnie wiceministrem, przewodniczący komisji rolnictwa, działacz rolniczy, prezes chyba był też izb rolniczych. Mówimy o Ardanowskim. Wydawało się, że będzie robił coś dobrego. Oczywiście, afera Eskimos, 100 miliony złotych w błoto właśnie wtedy na jabłkach zrobiła firma. KOW dopłacił te pieniądze zabezpieczając. Później Bialmek i jego wiceminister Romanowski składali to na różne rzeczy. To oni zrobili. Ardanowski dochodzi do muru, gdzie pan prezes Kaczyński stawia mu strzał w plecy Piątko Kaczyńskiego z Moskalem i innymi młodymi działaczami PiSu.
Ardanowski wychodzi z twarzą, bo wie, co by go jakby dotyczyło na wsi. Głosuje przeciw. Zostaje za to dymisjonowany, zaczyna mi, tym zaimponował mi po prostu wielki szacunek. Wtedy darzyłem go szacunkiem, że zrobił to i zaczął wreszcie mówić o polskiej wsi, jak widzieliście w jego wywiadach, prawdziwe rzeczy. Z tego się teraz wycofuję, tłumacząc Jarosława Kaczyńskiego, że nie wiedział, że ta piątka to tak do końca to nie była wytłumaczona Jarosławowi. Ja uważam, że kiedy Jarosław Kaczyński wróci do rządów, a zrobił to prosto rzeczą, wysyłając wszystkich spadochroniarzy na różne listę, jest to znak na to, żeby się już mu nikt nigdy nie sprzeciwił i regionalni posłowie nie musieli twarzą później jeździć i patrzeć się ludziom w oczy. Ardanowski odszedł, przyszedł, no skądinąd chyba ewidentnie jeszcze takiego ministra nie było, młodzieżówka PiSu, pan Puda. Chłopak, który lubiał jeździć po szkołach rolniczych, tam bawić się traktorykami, co się później nie wiedziałem, okazało, że jeden z później z wiceministrów tak te zabawy przejął też, że zaczął w prawdziwe ciągniki inwestować, aż wreszcie na ślubie jeden wylądował. Tak się zagalopowali panowie w tej zabawie. Puda odszedł w niesławę, bo to po prostu był minister, z którym nie było o czym rozmawiać i w ogóle jakaś policzek dla rolników. Po Budzie, żeby uspokoić sytuację, przyszedł pan wicepremier w randze wicepremiera Kowalczyk, który miał zaprowadzić spokój, liczył się z jakoś tako, że przyjmiemy go bardzo dobrze, bo bardzo dobrze spokojnie mówi. No widzimy, co zrobił z Ukrainą, co zrobił z tymi rzeczami, które dzisiaj mamy, dlatego go nie ma. Wspomnę jeszcze, jeżeli chodzi o ASF-y, też żeby Polska cała wiedziała, cała grupa wtedy przy Jurgielu, pan Bogucki, który jest senatorem chyba teraz, a startuje do Sejmu, skupował wtedy świnie od nas tutaj po złotówce, drugą złotówkę dokładał z państwowego budżetu i co się okazało? Firma, która kupywała wtedy te świnie, firma Netter na Białostoczyźnie, upadła. Doprowadzili do bankructwa, gdzie była dotowana przez państwowe firmy. Do tej pory, myślę, panie prezesie, do tej afery trzeba wrócić. Tam są ukryte miliony strat. Na ASF-ie wyprowadzono pieniądze nie dość, że z Unii, kiedyś z panem posłem Hetmanem, jak byłem na debacie w Unii, powiedziałem do Hogana, będziesz pan siedział w więzieniu, bo dajesz pan pieniądze i nie wyegzekwujesz tych pieniędzy, bo poszły 200 czy 300 miliony euro chyba wtedy na walkę z ASF-em i widzimy, jak się ona zakończyła. Po tym słynnym Kowalczyku, który doprowadził do tej tragedii ze zbożem i z jeszcze wieloma innymi rzeczami, przyszedł, no nazwałbym go, żeby go brzydko nie nazwać, może panem z teatru lalek, a wiecie, co powinno się dodać, który wyleciał z gaśnicą i tego mu nigdy nie wybaczę, bo zepsuł rzecz, która by uratowała nieraz życie, bo gdyby się tam samochód zapalił, a wykorzystał gaśnicę, nie byłoby czym gasić. Po prostu zachowywał się jak pajac i to mu trzeba powiedzieć. I co doprowadził do czego? Pytam się pana ministra Telusa, gdzie jest ropa dla nas, panie Telus? Nie mamy czym zasiać. Ropy nie ma na CPN-ach. Do tego pan doprowadził. Ze wszystkich spraw, które prowadził jakby, bo przyszedł zresztą, drodzy państwo, wieloletni przewodniczący Komisji Rolnictwa, a udawał, jak przyszedł do ministerstwa, jakby się zbił z nowymi problemami. Jak to on wszystko to doprowadzi do ładu, bo wszyscy inni byli bardzo źli. No to więc widzimy, do czego doprowadza. Szanowni rolnicy, i wszyscy mieszkańcy, ci, którzy pracę rolników i z tych rąk wyszli do miasta, pamiętajcie, że tą pracą też wasi rodzice was wypuścili do tego miasta, dając was szkołę. I pamiętajcie, że zostaliśmy my broniący tej polskiej ziemi i polskiej żywności. I musicie nam zaufać i dać tę szansę jeszcze raz. Może i zrobiliśmy wiele błędów. Dziś ja, słysząc na rynkach, bo pracuję bardzo mocno, od rana do wieczora, jeżdżę pod zakłady, ludzie nam wypominają wiele rzeczy. Wiem, jak się coś robi, robi się dużo błędów. Dostaję mocne cięgi, ale też i niesprawiedliwe. Mój konkurent opisuje mnie, chce mnie pozbawić mojej tożsamości rolnika. Mówi się, że jestem jakimś latawcem, że biegam, ale tak jak pan prezes powiedział, miałem 27 lat, jak stałem na największej blokadzie leperowskiej tutaj na naszym powiecie. Dowodziłem ją. Znałem osobiście Andrzeja Lepera, którym teraz sobie gębę wycierają.
i mówię o jego śmierci, chcą tworzyć historię. O tej śmierci, a ja wierzę im, mówi rodzina i syn. Głośno i jasno, kto doprowadził do jego śmierci. I proszę nie wycierać sobie tym człowiekiem, bo znałem go osobiście, różniliśmy się później co do podejścia w tych wszystkich rzeczach, tak samo jak nie życzę, żeby wycierali sobie gębę naszym przywódcą Witosem do partykularnych interesów. Ze mną robią to, co robią, tylko nie pamiętając o tym, że jeszcze w domu mam rodzinę, mam 5 synów. Kiedy wyjechałem ratować, bo nie mieliśmy na prąd, bo chcieli nam odcinać moje państwo, nie mieliśmy na kredyty. Wyjechałem do Niemiec, to on dzisiaj mówi, że zarobiłem 30 tysięcy, gdzie on 10 milionów w pandemiach pozarabiał. I mnie równa do tego, jak ja broniłem mojego domu, mojej gospodarki, moich dzieci. I za to jestem karany? Mówi się, że jestem kontrowersyjny. Za co? Że kocham mój naród? Że kocham ludzi? Że kocham ziemię? Że kocham tu być? Za to jestem kontrowersyjny? A może za to jestem kontrowersyjny, że moim dzieciom spółek Skarbu Państwa nie pozakładałem? Że nie zatrudniłem ich? Od 13 lat jestem w samorządzie. Ani moja żona, ani moja synowa, ani jedne dziecko nie pracuje nigdzie. W żadnych urzędach. W żadnych... Nie mam rozdzielności majątkowej, nigdy jej nie kryłem. 13 lat się spowiadam publicznie. Odziera mnie się ze wszystkiego. Drodzy rolnicy, pamiętajcie, dziś jest ostatni czas, żebyście postawili krzyżyk. Nie stawcie go na siebie, proszę was. Uwierzcie, damy radę. Jestem tego gwarantem, jeżeli zaufacie, prezes wie i zna mnie. Nie zdradzę was do ostatniej chwili. Będziemy robić tam wiele rzeczy takich, które... polskie rolnictwo wzniesie. Jestem tego przykładem, jeżeli chodzi o moje strony. Mówili już, straży mało nie było w moich stronach. Nie byłoby niczego. Niestety, dobrałem wspaniałych ludzi, udało się to zrobić i da się zrobić to teraz z takim prezesem. Wiecie dlaczego uwierzyłem Władkowi? Bo to człowiek wielkiego serca. Zrozumiałem, że on zna polską wieś. To taki nasz młody Witos, mimo że pochodzi z miasta i z Krakowa. Naprawdę. On naprawdę zna polską wieś. Wielokrotnie z nim rozmawiałem. Dlatego mi też zaufał i rozmawialiśmy w prosty, chłopski sposób. Że naprawdę musimy polskiej wsi pomóc i polskim konsumentom i polskim mieszkańcom. Uwierzcie w to, zaufajcie trzeciej drodze, tym wszystkim kandydatom, którzy kandydują. Damy radę. Będziemy też walczyć w Unii Europejskiej. Niedługo wybory do Unii Europejskiej, gdzie trzeba wojowników wybrać, a nie takich, którzy będą chcieli nas ogłupić w tym wszystkim. Mamy takich ludzi, staniemy do walki, uwierzcie tylko w to, polska wsio. Proszę was jeszcze z całego serca, raz, może ostatni, bo dzisiaj są te kamery, ostatni raz. Uwierzcie nam, zaufajcie, a będzie lepiej. Nie mówię, że od razu. Dacie nam dłuższy czas, zrobimy to, co trzeba, to, co mówił właśnie prezes Kosiniak-Kamysz. Tych wiele rzeczy jest bardzo wspaniale przemyślanych i myślę, że to wszystko się uda, abyście zaufali. Dziękuję bardzo. Super. Z całego serca. Bardzo, bardzo dziękujemy kandydatowi do Senatu, panu Markowi Sulimie za to wystąpienie i te prawdy, które tutaj wypowiedział. A teraz bardzo proszę o głos lidera listy Trzecia Droga Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wiesława Różyńskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, sadownicy, jesteśmy w okręgu numer 7. To jest bardzo duży okręg, ziemia bialska, chełmska, zamojska, typowo rolniczy. I dzisiejsze słowa o rolnictwie skierowane tutaj przez prezesa do nas jak najbardziej są tutaj adekwatne do tych terenów, do tych ziem, bo tutaj wieś została oszukana nie tylko w naszym okręgu, ale nasz okręg, tutaj ziemia chełmska, ziemia tomaszowska, chrubieszowska, pierwsi rolnicy zaczęli protestować. Rząd nie domyślił się, że trzeba zamknąć granicę, nie zrobił tego dobrowolnie, tylko poprzez protesty rolników zostały zatrzymane niekontrolowane zboże wprowadzone do naszego kraju. Nie tylko zboże, ale również inne produkty typu drób czy owoce miękkie.
Jesteśmy przeciwni temu. Wieś została oszukana. Minister proponował, żeby nie sprzedawać. Później były problemy ze skupem zboża. Zostały jakieś dopłaty, ale nie jest to... Rolnicy nie chcą żadnej jałmużny. To jest poniżej kosztów ich produkcji. I doprowadzimy do tego, tak jak wspomniał tutaj prezes Kosiniak-Kamysz, mamy pomysł na rolnictwo, jest przykład hiszpański, żeby polski rolnik był priorytetowo traktowany w polityce rolnej i żeby produkty polskie miały pierwszeństwo, bo są zbadane, są dobre, są nasze. Jeszcze, szanowni państwo, jako samorządowiec chciałbym się odnieść. Startuję, bo zgłaszam sprzeciw wobec tego, co przez 8 lat robiła partia PiS z naszym samorządem. Przede wszystkim to, co zostało, decentralizacja. Coraz więcej decyzji zabiera się podmiotom, gdzie samorządowi na dole, żeby my tutaj tworzyć naszą małą ojczyznę, a niestety odgórnie próbuje się sterować naszymi małymi ojczyznami. Choćby przykład Polskiego Ładu. Zostały zabrane pieniądze samorządom i teraz przekazywane uznaniowo dla swoich, że ktoś należy do danego ugrupowania, dostanie więcej pieniędzy. Takie przykłady mieliśmy chyba wczoraj, takie głośne rozdania. Są samorządowcy, którzy są mocno zdziwieni rozdaniem takich kwot, które są przeznaczone dla poszczególnych samorządów. Jesteśmy przeciwni temu, by odgórnie sterować nami z Warszawy. My wiemy, jak gospodarzyć na swoim terenie, w swoich małych ojczyznach, jakie są gminy, powiaty i tutaj nawet czy województwo. Szanowni państwo, króciutko, ja chciałbym jeszcze raz bardzo gorąco podziękować naszemu prezesowi, który po raz kolejny jest u nas, a dzisiaj jeszcze ma taką ciężką trasę po całym województwie lubelskim, a kończymy w Biłgraju, do którego serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki, brawo. Bardzo serdecznie dziękujemy, drodzy państwo. W tej dzisiejszej naszych wystąpieniach nie objęliśmy jeszcze bardzo ważnej dziedziny, jakim jest edukacja, a widzę nauczycieli. Natomiast na pewno temat jest bardzo ważny, zdajemy sobie z tego sprawę, zobowiązujemy się przede wszystkim uzdrowić proces nauczania w naszym kraju, jak również docenić nauczycieli przede wszystkim, bo nauczyciele są, mamy fachowców, mamy rzemieślników bardzo dobrych, jeżeli chodzi o nauczanie, natomiast trzeba im dać możliwość właśnie tego dobrego nauczania, ale to jest bardzo szeroki temat. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować właściwie też gospodarzowi tego miejsca, Piotrowi Draganowi, wójtowi gminy Wisznice. Bo to wielki wójt, który powiedziałbym jest niestrudzonym człowiekiem, jeżeli chodzi o samorządowe działania tutaj w tym subregionie, w tej części powiatu i w tej części województwa lubelskiego. Jest to człowiek, który rozsławia to miejsce też w skali kraju, odbiera wiele nagród za pracę w tym samorządzie i z tym samorządem osiąga wielkie sukcesy. Nie chcę wszystkich wymieniać nawet, nie kuszę się o to, bo jest ich bardzo wiele. Bardzo, Piotrze, ci serdecznie dziękuję. Życzę dalszych sukcesów. Dziękujemy. Dzięki. Zwyciężymy! 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 Thank you.